Jak myślałaś, przeżyjemy razem taką podróż? Czy przeżyjemy? Czy przeżyjemy? Powiem ci tak, no wyjeżdżałyśmy na jakieś tam krótkie... W ogóle czy przeżyjemy? Wyjeżdżałyśmy już razem na jakieś tam w Polskę, tam na jakieś 1-2 dni. I zawsze miałam wrażenie, że takie wyjazdy nas jednak łączyły i mobilizowały do wspólnego działania. Miałam takie odczucie. Czyli pozytywne miałaś, tak? Odczucia? Myślę, że tak. Ale a tak życiu... dłużej byłaś myślami, że dasz radę wytrzymać? W życiu bym nie podejrzewała, że wyjadę z tobą na koniec świata tak naprawdę i na tak długo. Aga, może dlatego tak fajnie upływa nam ta podróż? Bo zanim poznałaś mojego syna, byłyśmy fajnymi koleżankami. Pamiętasz? No myślę, że tak, wiesz, no było trochę między nami zgrzytów, wiadomo. Kiedy? No nie pamiętasz? No trochę tam było, no różnych takich akcji. Ups. Może mała zazdrość o syna? To ciężko powiedzieć. Mówię przed. No nie to wybiegaj przed, no, tak ale do no, przodu. No przed było okej, okay, ale potem się pojawił przed Kamil. Chciałaś się wkręcić. Nie. No ja nie znam, skąd ja mogłam wiedzieć, że ty masz syna. Ale potem się ja poznałam Kamila, zatrudniłam go do pracy. No i tak naprawdę wydaje mi się, że jakaś zazdrość tutaj o Kamila, no twojego nie, syna no jak jedynego. Matka może być zazdrosna o syna? Jak ja mogę zastąpić? Wiesz, no i wtedy synowi, się, i wtedy kochana zaczęły się te lekkie zgrzyty między nami. Więc mi się wydaje, twoja że jest wiesz. Jest bujna wyobraźnia, niestety, przykro mi, ale to nie. No może masz w tym zakresie inne zdanie? Może lepiej zakończyć ten temat. No ale w każdym razie dobrze mówisz, że byłyśmy koleżankami. I fajnie, że chyba tak zostało. Tak. Zostałam twoją teściową, ale relacje są chyba nadal te same. Dokładnie. Chociaż nas różnie bywa. Jak w każdej rodzinie. Taka włoska rodzina. Bardzo włoska. Temperamencik mamy obie, no nie oszukujmy się. No ale kochamy tego samego faceta. No kochamy, ja mam jednego. No ja męża też jednego i nie zamierzam zmienić. I daj ci Boże.